28 stycznia 1978 roku. Dziś Warszawa święci uroczystość odsłonięcia pomnika Adama Mickiewicza. Krakowskie przedmieście zaległy nieprzejrzane tłumy. Na uroczystość przybył prezydent Rzeczpospolitej Bolesław Bierut. Pomnikiem zajęli miejsca marszałek Sejmu Władysław Kowalski, premier Cyrankiewicz i członkowie rządu, marszałkowie Rokoszowski i Żenierski, przedstawiciele KCS PZPR, stronnictw politycznych, świata kulturalnego i organizacji społecznych. Korpus dyplomatyczny z dziekanem, ambasadorem radzieckim Wiktorem Lebiediewem na czele. Prezydent Rzeczpospolitej serdecznie wita postępowych pisarzy, poetów i intelektualistów, przybyłych z zagranicy na uroczystości zakończenia roku mickiewiczowskiego. Poeta francuski Éluard, poeci radzieccy Rylski, Tichonow, Stank, pisarze węgierscy, rumuńscy, belgijscy, niemieccy. W pełnej skupienia ciszy tłumy wysłuchały słów prezydenta Bolesława Bieruta. Odsłaniając dziś pomnik poety, w odbudowującej się naszej stolicy chciałoby się powiedzieć wprost: książki twoje wędrują pod strzechy, ziściły się twoje prorocze słowa. We wszystkich krajach zmaga się walka ludu pracującego o wolność. Wolność powszechna zwycięży. Wielki Adamie, kraj cały wita posąg twój, pielgrzymujący zawsze ku lepszemu jutru. Domy posąg twój otaczające w gruzach leżały, na nowo wznieśliśmy te domy. Słowo twoje kieruje kilofem górnika, sługiem oracza, piórem poety. Słów twoich testament spełnia nasz naród i jego rząd, rząd Polski Ludowej. Kochać i czcić ciebie będziemy wiecznie. Na brutalne represje Moka i jego żandarmów masy pracujące Polski i Francji odpowiadają potężnymi manifestacjami przyjaźni. Na wieś w Warszawie przybyła delegacja francuskich postępowych działaczy politycznych. Lokajom Wall Street nie uda się osłabić solidarności mas pracujących Polski i Francji. Nie uda im się podważyć braterstwa i tradycyjnej przyjaźni polsko-francuskiej, powiedział członek biura politycznego KCPZPR generał Witold Jóźwiak. Wiceprzewodniczący francuskiego Komitetu Obrony Imigrantów, Justin Godard, oświadczył: przybyliśmy, by zapewnić was, że Francja demokratyczna potępia haniebną politykę obecnego rządu francuskiego. Szczególnie gorąco oklaskiwali zebrani wystąpienie członka biura politycznego Komunistycznej Partii Francji, Charles Guillon, byłego szefa francuskiego ruchu oporu i byłego ministra lotnictwa. Mokom i Blumom nie uda się złamać międzynarodowej solidarności polskiej i francuskiej klasy robotniczej, głosi rezolucja wielka. Obóz postępu i pokoju, niezwyciężonym Związkiem Radzieckim na czele, pokrzyżuje plany podżegaczy wojennych. Budynek zakładu wychowawczo-leczniczego w Namysłowie. Tu ojcowie Bonifracy wychowywali i leczyli dzieci chore na epilepsję. Wychowywali i leczyli. Takie były pozory. A oto co się kryło za białolakierowanymi drzwiami. Ponure cele. Brudne barmogi. Liczne ślady krwi na drzwiach izolatek. To była katownia, a nie zakład wychowawczo-leczniczy.
Przed sądem apelacyjnym we Wrocławiu dzieci wychowywane i leczone w Namysłowie oskarżały swoich katów. Były to zeznania straszliwe, jak gdyby żywcem wyjęte ze średniowiecznych kronik. Ludwik Janicki był bity, głodzony i szczególnie szykanowany, ponieważ chciał się zapisać do ZMP. Ciężko chorego epileptyka Antoniego Gołębiowskiego zamykano w kamiennej celi. Obawiając się ataku, błagał o zwolnienie z karceru, wówczas bito go dodatkowo. Zdzisław Sadowski opowiada, jak katowano go i morzono głodem, ponieważ należał do służby Polsce. Przeor konwentu Bonifratów i zarazem kierownik zakładu, główny winowajca wszystkich tych zbrodni, Wincenty Florczak, oskarżony ponadto o zmuszanie dzieci do czynów nierządnych. Zofia Dorsz z zakonu służebniczek prowadziła fałszywą księgowość, pomagając Florczakowi okradać zakład subwencjonowany przez państwo. Mieczysław Rebel, zakonnik konwentu Bonifratrów, jeden z głównych pomocników Florczaka. Zarzuty zawarte w akcie oskarżenia potwierdził świadek ksiądz Gamoń, zastępca Florczaka. Zeznania obciążające Florczaka złożył również świadek ksiądz Szczepański, kapelan zakładowy. Za torturowanie chorych dzieci i przestępstwa seksualne ksiądz Florczak skazany został na 7 lat więzienia. Inni oskarżeni, zakonnicy i wychowawcy, otrzymali również kary więzienia w rozmiarze od lat 2 do 4. W Łódzkim Ośrodku Wyszkoleniowym Służby Polsce junaczki uczennice klas licealnych uczą się obsługiwania aparatów łączności. Nie sztuka rozmawiać przez telefon. Daleko trudniej poznać budowę aparatów i łącznic automatycznych. Dziewczęta dają sobie doskonale radę ze skomplikowanymi urządzeniami telefonicznymi i telegraficznymi wszystkich typów. W razie potrzeby potrafią rozebrać aparat i usunąć uszkodzenie. Nauka jest przyjemna i ciekawa. Nikt się nie nudzi, nikt nie markieruje. Ośrodki szkoleniowe SP pomagają młodzieży w zdobyciu ciekawego i użytecznego zawodu. Stalingrad. Miasto okryte nieśmiertelną chwałą czci pamięć swoich bohaterów. W specjalnym muzeum zgromadzone są pamiątki z czasów wojny domowej i z okresu niedawnych zmagań z armiami hitlerowskimi. Muzeum nosi imię Józefa Stalina, w którym nierozerwalnie złączone są bohaterskie dzieje tego miasta. Józef Stalin w czasach młodości. Stalin i Woroszylow w sztabie obrony Carycyna. Carycyn to dawniejsza nazwa Stalingradu. Na osobiste zlecenie Lenina Stalin dowodził obroną Carycyna zagrożonego przez armię kontrrewolucji. Pod dowództwem Stalina młoda armia czerwona odniosła zwycięstwo, które zadecydowało o losach państwa radzieckiego. Minęły lata i znów pod Stalingradem armie radzieckie kierowane przez genialnego wodza rozbiły wojska hitlerowskie. Dziś na miejscu ruin znów pracują potężne fabryki. Odbudowano i znacznie rozszerzono słynne zakłady budowy traktorów. Stalingradzkie maszyny rolnicze przeznaczone są nie tylko dla Związku Radzieckiego, ale i dla krajów demokracji ludowej. Niełatwo wychować zoo białego niedźwiedzia. Dziś obchodzi drugą rocznicę swoich urodzin Polarka, która urodziła się w Czechosłowacji w praskim ogrodzie zoologicznym. Ten tort jest prezentem urodzinowym kierownictwa ogrodu. Smacznego!
skromną uroczystość zaszczyciła swą obecnością najbliższa rodzina solenizantów.